panie trenerze, remis 0-0 na inaugurację rundy wiosennej broni Radom. Taki wynik mi się sprawiedliwy, biorąc pod uwagę przebieg dzisiejszego spotkania. Witam wszystkich serdecznie. No myślę, że tak. Pierwsze słowa, jakie cisną się na usta, to jest to sprawiedliwy wynik. Myślę, że pierwsza połowa z lekką przewagą, z przewagą naszej drużyny. Druga połowa pod względem sytuacji podbramkowych z przewagą Legii. Emocjonujące ostatnie 8-5 minut plus 3 minuty doliczonego czasu gry. Bardzo dziękuję chłopakom za dzisiejsze spotkanie, bo włożyli mnóstwo zdrowia w ten pojedynek. Był on przed tym spotkaniem. Wszyscy na pewno się obawiali, jak się zaprezentuje radomska broń. Myślę, że wstydu nie przynieśliśmy. Pierwszy mecz w rundzie rewanżowej jest bardzo ważny, no i dzisiaj gdyby za słupki i poprzeczki były punkty, no to my byliśmy o tyle lepsi od drużyny Legii. Pamiętacie, chciałem zapytać, jak pan tak na gorąco ocenił występ duetu Siwiński-Czarnecki, bo wydaje mi się, że po zejściu Przemka Siwińskiego troszeczkę ta gra w ofensywie wyglądała lepiej. Myślę, że tak jak powiedziałem, wszyscy sprawili się na tyle, na ile mogli w dniu dzisiejszym. Nie dokonałem jednej jeszcze zmiany. Chciałem, ale w najbliższym czasie przyjrzę się bliżej Piotrkowi Goliaszowi. Natomiast te zmiany, które dokonałem, zarówno Przemek Nogaj wchodząc na skrzydło dał dużo ożywienia, jak również Emil Więcek. Tutaj odnośnie Emila Więcka była taka sytuacja, że on miał kontuzję, wszedł od 2 tygodni w normalny 100% trening. Nie to, że obawialiśmy się, ale no taka była decyzja przed tym meczem i również była to dobra zmiana. Przemek Śliwiński, mówię, zagrał na swoim poziomie, troszeczkę no pół centymetra niżej, gdyby piłka spadła, pewnie wpadłaby do bramki malarza. Odnośnie, bo pewnie może być takie pytanie bramkarza Kosiorka, no zachował czyste konto, także też był to taki dosyć pozytywny występ w jego wykonaniu. Jeszcze raz chwała chłopakom, że dzisiaj sprostali warunkom, jakie tutaj były. Panie trenerze, na inaugurację rundy wiosennej bezbramkowy remis pana zespołu z Bronią Radą. Jest pan zadowolony z tego punktu, czy jednak jest mały niedosyt ze strony pana i pana zespołu? No cóż, jesteśmy troszkę rozczarowani, że na inauguracji nie udało się wygrać. Mała analogia do rundy jesiennej, również 0-0. Z jednej strony jest rozczarowanie, że nie wygraliśmy, z drugiej strony trzeba ten punkt też uszanować, bo wydaje mi się, że może mieliśmy większą kulturę gry od zespołu z Radomia, jednakże sytuacje klarowniejsze były po stronie zespołu z Broni, więc koniec końców dało to sprawiedliwy remis, który trzeba uszanować, jednakże byliśmy zdeterminowani, żeby to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. No właśnie, zwłaszcza w końcu chce mieć kilka sytuacji, żeby tą jedną bramkę, mówiąc kolokwialnie, wcisnąć. Tak, były sytuacje, głównie po stałych fragmentach gry, jednakże zabrakło nam przejścia do ataku szybkiego, z czego naprawdę mieliśmy dużo bardzo dobrych sytuacji w rundzie jesiennej. W ataku pozycyjnym troszkę to boisko powodowało, jak na to porę roku, oczywiście fajne boisko, ale trochę powodowało, że ta gra była wolniejsza, więc nie było arytmii w naszej grze. Rozgrywaliśmy dosyć długo tą piłkę rywalzą, żeby się przesunąć, brakowało ataku przestrzeni, czasami piłki za plecy obrońców, żeby to trochę wymieszać, ten atak pozycyjny, utrzymanie się przy piłce za takim szybkim, żeby był element zaskoczenia, więc momentami byliśmy zbyt przewidywalni. Jednakże cóż, jednostka meczowa za nami, zaczynamy ligę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części sezonu.